Zebrali się tam Pan Jezus, Jego apostołowie,
stworzyć wieczerze. Ostatnie. To słowo ostatnie. Myślę, że budzi w nas określone skojarzenia. Coś się kończy. Coś dobiega końca. Coś już odbyło swój kres. I często poczyta jest jakąś nostalgią. Może smutkiem. Także głębszą refleksją. W świecie kultury znalazło się to słowo w tytułach wielu dzieł. Nasz narodowy mickiewiczowski poemat Pan Tadeusz to przecież ostatni zajazd na Litwie. Jest w nim także mowa o ostatnim, co tak polonę zawodził. Na kinomanu znane są może takie filmy jak Ostatni cesarz Bertolucciego, Ostatni zachód słońca z Lady Western, Ostatni Amerykanin. Albo piosenkarski szlagier na ostatnie niedziele. A kiedy uczestniczymy w pogrzebie, często używamy określenia ostatnia droga zmarłego. Zresztą w trakcie tego obrzędu jest także ostatnie pożegnanie. Dzisiaj 10. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. Wielu spośród nas pamięta ostatnie chwile życia naszego rodaka papieża. Towarzyszyliśmy mu w jego ostatnich dniach i przeczuwaliśmy, że odchodzi do domu Ojca. Kiedy przeczuwamy, drodzy moi, że coś dzieje się po raz ostatni, to chyba szczególnie jesteśmy wyczuleni na każde słowo, na każdy gest, na zachowanie naszych bliźnich, bliskich. Nawet kiedy tego nie przeczuwaliśmy, to po jakimś czasie, kiedy okazało się, że to było ostatnie spotkanie, zastanawiamy się, co to znaczyło, co znaczyły słowa, gesty. To zachowanie się kogoś tam bardzo bliskiego, matki, ojca, syna, córki, brata, siostry, przyjaciela. Ostatnia wieczerza. Wyjątkowa i najważniejsza wieczerza w dziejach świata. Czapustowie przeczuwali, że ich ukochany mistrz niebawem zostanie skazany na śmierć okrutną, krzyżową. Że zostanie zdradzony i sprzedany przez jednego z nich, a pozostali stchórzą. Po przytuku Pana Jezusa atmosfera była się gęsta. Przed kilkoma dniami wjeżdżał do Jerozolimy, tłumy wywatowały na jego cześć. Krzyczano Hosanna synowi Dawidowemu. A przecież mieli świadomość uczniowie, że ich mistrz ma, szczególnie pośród elit, zaprzysiężonych wrogów, którzy mu nie nadają. Bracia i siostry, bywają takie sytuacje w życiu ludzi narodów, kiedy dobro i zło osiąga wymiary wyjątkowo, powiedziałbym, wręcz monumentalne. Stają naprzeciw siebie wyjątkowo ostro zarysowany kształt i od człowieka wymagają zdecydowanej i jednoznacznej postawy. Sytuacje, w których dobro i zło w postawach ludzi dochodzi do szczytu, kiedy nawet najmniejsze dobro staje się czasami bohaterstwem, a najdrobniejsze zło zbrodnią. W obozach koncentracyjnych sobie objęty od usta poddany drugiemu znaczy dużo więcej niż proponowało to prezentowanie całego zakładu tego czynnego. Wpływają takie czasy i bywają takie sytuacje. I pod takim kątem, bracia i siostry, spójrzmy na te ostatnie dni ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Wielki czwartek, dzień, jak ktoś bardzo ładnie powiedział, tragicznych przeciwstawień, dramatycznych sprzeczności. Oto z jednej strony Jezus miłowawszy swoich do końca ich umiłował, a z drugiej
Tacy kapłani i faryzeusze wydali polecenia, by każdy, ktokolwiek będzie wiedział o jego miejscu, jego pobytu, był istotny, aby można go powoływać. Z jednej strony przykazanie Boga daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was miłowałem. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. A z drugiej strony, co chcecie mi dać, a ja go wam wydam? A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. To było nic. Tak jak w moim świetle zapisów, niektórych słów i wydarzeń, wygląda ten wielkoczwartkowy dramat. Zapewne gdzieś tam w tych salach fałszywego pałacu ruch tego dnia był niezwykły. Postanowiono ująć Jezusa z Nazaretu. Zapadł wzrok, czyli ostatnie przygotowanie. Żołdacy, pochodnie, powrozy, kije. Wszystko musiało być gotowe. Upewniono się co do trasy. Dopracowano ostatnie szczegóły. A przewodnik, a to był jeden z własnych, Judasz, może w jakimś tam mrocznym kącie przeliczał już te swoje 30 srebrników. Niepokój, napięcie, i może gdzieś tam w najgłębszych zagamarkach zawisły już, bo i takie są, tajona była radość i przeczucie ulgi. Nareszcie. A wieczorniku? Wieczorniku przede wszystkim cisza. Po raz ostatni zgromadzili się przy wspólnym stole, jak to zwykle czynić, by święta Paschę, jak nakazywała tradycja, spożyć tę wieczerzę, pamiątkę tamtej sprzed wieków, z dnia wyzwolenia spod panowania faraona z czasów egipskich. Wieczerzę pamiątkę, ale także wieczerzę zapowiedź. Baranek, główny rany tego urzędu, to z jednej strony pamiątką, z drugiej strony zapowiedzią. Dziś miała się ta zapowiedź spełnić. Zatem ostatni to już rok, kiedy ta wieczerza ma sens. W następnym roku będzie już bez znaczenia. Zastąpią inną, którą świat będzie nazywał najświętszą ofiarą, ofiarą ołtarza, mszą świętą, Eucharystią. Przy stole Pan Jezus mówi. Oni chyba nigdy dotąd nie słyszeli tak pięknych słów nasyconych taką miłością. Chyba czuli, że zanosi się coś na coś zwykłego, niezwykłego. Może coś strasznego. Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzycie we w Boga i we mnie jeszcze. Pan Jezus wiedział i widział, że ogarnie ich strach. Tym większy, że przed niewiadomym. A z tych krużganków w pałacu Kajfasza wychodzi już pewnie żołdacy z kijami, z powrozami. Prowadził ich jeden z 12 do naszy. A w tym samym czasie Jezus ustanawia Eucharystię, sakrament miłości. Wziął chleb, połamał go i podał, mówiąc, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. To czyńcie na moją pamiątkę. I zaczął wylać na mnie. A potem, jak wiemy, wyszli na górę Oliwną. Judasz zbliżył się, pocałował go. A Pan Jezus wiedział, co znaczy ten pocałunek. A jednak odezwał się do Judasza. Przyjacielu. Bracie i siostro, podczas ostatniej wieczerzy, którą dzisiaj wspominamy, powiedziałem, Chrystus ustanawia sakrament kapłaństwa. Jest w kapłaństwie także pewne napięcie, starcie się ludzkiej małości i wielkości. To kapłaństwo realizuje się w świecie i dokonuje się w samym człowieku, który powołany został do tego, by być kapłanem. Jest mimo tamtego dnia Boga niezrozumiała dla świata ogromna wiara w człowieka,
która nawet do zgrańcy każe wrócić przyjacielu. Człowiek dźwiga w sobie godność kapłaństwa, przecież nie zawsze potrafi być wielki. Dlaczego w rzeczywistości kapłaństwa każdy duch może nabierać nawet cel bohaterstwa, ale każde zło może osiągnąć rozmiary niesłychane. Znamienne. W niektórych liściach to dość często. Twórcy literatury lub filmu, ilekroć trzeba w jakichś jedynie jasnych barwach przedstawić dobroć człowieka, to niejednokrotnie wprowadzają postać świętego kapłana. Ale jeśli trzeba tym ostrzej potępić zło, jakże często posługują się twórcy postacią kapłana nierównego. Niestety to chyba tak jest, że w pobliżu największej miłości czai się niejednokrotnie nikczemność. Wiemy, że w pobliżu najwyższych szczytów bywają najgłębsze doliny. Najwyżej człowiek się zniesie, tym tragiczniejszy bywają na nich. Jest Wielki Czwartek. Ostatnia wieczerza. Eucharystia, kapłaństwo, nowe przykazanie miłości. Ale jest także 30 srebrników i pocałunek zdrajcy. Dzień i wieczór samych przeciwstawieństw. Czas konkurowania ze sobą wszystkiego, co w człowieku i najlepsze, i najgorsze. Chyba zawsze tak jest w bliskości Chrystusa. Ludzka szlachetność nabiera wtedy szczególnego piękna, a ludzkie zło, ludzka małość rysuje się szczególnie górną. Ale drodzy moi, to Chrystusowa Ewangelia jest jedynym kryterium wartości każdego z nas. Niech owoc ostatniej wieczerzy, Chrystusowe ciało, będzie dla każdego z nas ostatnim pokarmem na ziemi. Pokarmem, który da nam siłę do zdobycia życia wiecznego. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Thank you.
wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów nie pomaga.